Magazyn bardzo cool. Turalny. W dzisiejszym magazynie podsumujemy to, co działo się ostatnio i podpowiemy, jakie wydarzenia jeszcze przed nami. A zatem zaczynamy. Konkurs wiedzy o Zabrzu wpisał się już w historię miasta, bo to 10. edycja. Jak się okazuje, chętnych nie brakuje. W tym roku zgłosiło się 80 uczestników. Do zorganizowania konkursu tak naprawdę zainspirowali mnie moi uczniowie, którzy interesowali się Zabrzem. I miałam w bibliotece kącik regionalny. Przechodzili, interesowali się i równocześnie zapisałam się na kurs regionalny. No i stąd pomysł. A jak się to wszystko zaczęło? Na początku był to konkurs tylko dla uczniów szkół średnich. Dopiero od drugiej edycji dołączyły się także 7 i 8 klasy szkół podstawowych. Próbowaliśmy również w związku z pandemią zorganizować konkurs przez internet, co udało nam się w tamtym roku. Cieszymy się w tym roku, że możemy się tutaj jednak na finale spotkać. W tej edycji zgłosiło się najwięcej uczestników chyba ze wszystkich edycji, także jestem tym pozytywnie zaskoczona. Konkurs wiedzy o Zabrzu sprawi, że młodzi ludzie poznają i dowiedzą się, jak wiele dzieje się w ich mieście i jak wiele jest jeszcze do zobaczenia. Konkurs wiedzy o Zabrzu ma jakby dwa takie cele. Przede wszystkim zdobyć wiedzę o historii Zabrza, o jego zabytkach, o jego dziedzictwie, o jego kulturze na różnych poziomach i tą wiedzę, którą się zdobędzie, spróbować zmierzyć się z innymi, którzy też taką wiedzę gromadzili. No i jest konkurs. Wtedy dochodzi do walki. Zaczynamy testem, później przechodzimy etap wyżej, są prezentacje, po prezentacjach są pytania. No i z tego grona, tych osób, które się tak zawęża, odpytujemy ich przez kilka godzin. Jest to trochę takie stresujące dla nich, często za głowy się łapią, czasami zapominają języka, a czasami mówią pięknie, ładnie, opowiadając o tym, co ich zafascynowało. No wybieramy te najlepsze osoby. Ja zawsze, jak i pozostali członkowie jury i organizatorzy, gratulujemy wszystkim i tym, którzy nie dostali się na podium i tym, którzy wygrali. Gratulujemy, że w ogóle podeszli, że zechcieli, bo ci, co już dochodzą do tego etapu konkursowego, to już są ci, którzy już mają więcej niż minimum wiedzy, którzy chcą się zmierzyć, więc każdy jest tu praktycznie wygrany. Ja często tej młodzieży, tym najmłodszym i tym średnim opowiadam, że tą wiedzę możecie wykorzystać. Przyjedzie do was przyjaciel z Wielkiej Brytanii, nie wiem, z innego kraju. Często jest takie, a pokaż mi, co w twoim mieście jest takiego fajnego, co cię fascynuje, albo jakieś takie miejsce, którym chciałbyś się pochwalić. To nie dość, że będziesz wiedział, jakim miejscem się pochwalić, to jeszcze będziesz mógł opowiadać o jego historii. To jest niezwykłe, to dla tej drugiej osoby może być takie wow, nie? Jak to młodzież mówi. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem minionego tygodnia były targi turystyczne i wieczór chorwacki, który odbył się w Teatrze Nowym. Miastem partnerskim tegorocznych targów była, a w zasadzie jest Chorwacja. Mam nadzieję, że Zabrzanie rozkochają się w Chorwacji, rozkochają się w tym pięknym morzu, no i oczywiście zanurzą się w słońcu, które jest wyjątkowe. Oczywiście kochamy naszą śląską ziemię, wiemy, że Polska jest piękna, ale Chorwacja ma to coś, o czym trzeba się na pewno przekonać. Cieszę się ogromnie, że Labin ma wiele właściwie takich elementów wspólnych, od sportu, który widzieliśmy, poprzez miłość do kultury, do śpiewania, no i całą postindustrialną kulturę, którą i tu w Zabrzu i w Labinie próbujemy zaprezentować turystom. Oczywiście nam Chorwacja kojarzy się z morzem, z słońcem, ale warto zatrzymać się na chwilę właśnie na szlaku postindustrialnym i zobaczyć, że mamy wiele wspólnego. Ważnym wydarzeniem był niewątpliwie koncert dla Ukrainy, który odbył się w Filharmonii Zabrzańskiej. Gościem specjalnym była 12-letnia Monika Glazer. Muzyka to jest moje życie i moje cel. No, i mrie. W geście solidarności z Ukrainą nasi zabrzańscy filharmonicy wykonali także utwór wybitnego ukraińskiego kompozytora Mirosława Skoryka. W repertuarze koncertu znalazły się m.in. utwory Strausa, Gershwina, Kerna. Kolejne ważne wydarzenie w Zabrzu to Dni Papieskie i przesłania, które warto mieć zawsze w pamięci. Przede wszystkim chcę, żebyśmy pamiętali, że żyliśmy w przepięknych czasach, kiedy mieliśmy wspaniałych nauczycieli. Wielki Jan Paweł II, święty patron rodziny, był z nami, żył wśród nas, kochaliśmy go. Zostawił tyle wspaniałych przesłań. Myślę, że dziś chcemy przypomnieć,
że warto wpatrywać się w autorytety, że warto patrzeć na nauczycieli, którzy mają nam coś do powiedzenia. Nie szukajmy zawsze świadków. Wystarczy czasami myśl, którą zostawił dobry nauczyciel. No i to, co powtarzam zawsze, musimy od siebie wymagać. Nawet jeśli inni od nas nie wymagają. Musimy spojrzeć głębiej na to, co dzieje się wkoło. Musimy wymagać od siebie troski o otoczenie. To wszystko mieści się w przesłaniu dzisiejszej kawiarenki i w tym wszystkim, co zostawił nam Jan Paweł II. To wydarzenie było bardzo wzruszające i choć to teatr, łzy wzruszenia nie były wyreżyserowane. Gościem Teatru Nowego w Zabrzu był dyrektor teatru w Rownem. Wyjątkowa wizyta, z której się bardzo, bardzo cieszymy i no, która budzi w nas no, pewnego rodzaju wzruszenie. No. Nie widzieliśmy się od dawna. Rzeczywiście pojechały od nas dwa transporty pomocy zakupionej w dużej mierze, a właściwie przede wszystkim dzięki hojności naszych widzów za pieniądze zebrane w trakcie spektakli, które graliśmy dla tego teatru, ale to nie była okazja do spotkania z dyrektorem. Wyglądało to w ten sposób, że na granicy po prostu rzeczy były przeładowywane z samochodów polskich do samochodów ukraińskich i tyle. A teraz dyrektor, który tam na miejscu w Równem zajmuje się organizowaniem pomocy humanitarnej i rozdysponowywaniem tego wszystkiego, przyjechał do Zabrza po kolejny transport tej pomocy, a również przyjechał odebrać karetkę pogotowia. Miasto nasze będzie przekazywało ją miastu Równe. No, dla nas jest to niezwykła okazja do niezwykłego spotkania. Ja już spędziłem dzisiaj z dyrektorem parę godzin i oczywiście wszyscy czytamy, wszyscy oglądamy telewizję, słuchamy radia i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast relacja człowieka, który nie powiem, że bezpośrednio uczestniczy w tych najstraszniejszych rzeczach, które się rozgrywają w innych częściach Ukrainy. Równe to jednak Ukraina Zachodnia i tam poza zbombardowaniem wieży telewizyjnej i paru jeszcze eksplozji na terenach sąsiednich obiektów wojskowych, no właściwie Równe nie zostało bezpośrednio dotknięte w sensie militarnym. Natomiast no, żyją ci ludzie tym wszystkim znacznie bardziej niż my siłą rzeczy. Więc jest to dla nas, tak jak mówię, wieczór wyjątkowy, z którego bardzo się cieszymy i myślę, że to spotkanie dyrektora z państwem, z naszymi widzami dla obu stron będzie czymś ważnym. Wróćmy do Filharmonii Zabrzańskiej. Już niebawem wyjątkowy koncert. W repertuarowych planach mamy zamiar wesprzeć Ukrainę koncertem specjalnie jej poświęconym. Szczególną chwilą będzie zapewne koncert pasyjny, który wykonamy 13 kwietnia w kościele świętej Anny w Zabrzu. Będzie on gestem pamięci dla ofiar toczącej się na Ukrainie wojny. Wykonamy jedno z najpiękniejszych dzieł wokalno-instrumentalnych, Requiem de Mol opus 48 francuskiego kompozytora Gabriela Fauré. W tym W trudnym czasie niech nasze myśli będą skierowane na Ukrainę. Dajmy jej nadzieję na lepsze jutro. I tym zaproszeniem kończę dzisiejszy magazyn. Kłaniam się, życzę spokojnych i zdrowych świąt. Do zobaczenia.